Hej, cześć, witajcie kochani na kanale sklepu Creative Hobby z tej strony Gosia z kanału Gosiowy Świat i zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę, jak widzicie, o laku, o pieczęciach do lakowania. To jest bardzo fajny i urozmaicający nasze prace sposób na ozdobienie naszych prac, ale nie tylko. I dzisiaj wykonamy sobie kilka prac z jego udziałem. Zacznijmy od omówienia tego, co mamy dostępne w sklepie. Ja zakupiłam sobie właśnie w sklepie pistolet dedykowany właśnie do kleju. Tutaj widzicie, jest wax gun Lautemp, czyli nagrzewa się do niskich temperatur, że ten klej powoli sobie topnieje. On jest troszeczkę tutaj, widzę, innej budowy niż taki zwykły pistolet do kleju. Ja już włożyłam tutaj, jak widzicie, złotą laskę. Można ją dostać także w kolorach srebrnych, czerwonych, także jakie tam kolory Wam odpowiadają. Ja wybrałam sobie złotą, ponieważ złota była razem właśnie z tą pieczęcią. Tutaj, jeśli chodzi o pistolet, już wyjęłam z opakowania. Widzicie, takie piękne rzeczy, cuda. Można tworzyć pudełeczka, właśnie można komuś dać prezent z inicjałami na przykład. Zależy, jaki ten stempel znajdziecie. No i ja kupiłam sobie zestaw, w którym była właśnie ta, przepraszam, ta złota laska do kleju. Był ten uchwyt do stempli. I stempel dwustronny, tutaj mamy aniołka, a tutaj mamy obrączki i do tego jeszcze taki pisaczek do kolorowania. I to po odciśnięciu wygląda mniej więcej tak, że właśnie o, tutaj odciśniemy sobie na złoto, a można pokolorować o, na biało, na przykład można pokolorować na złoto tym pisaczkiem. Coś w tym stylu i to był taki właśnie kit. Swoją drogą, ja również posiadam swój stary taki stempel z napisem handmade. On też bardzo fajnie odbija oraz właśnie, jeśli nie chcecie inwestować w klej, bądź wolicie właśnie nie bawić się w rozgrzewanie prądu, to można kupić takie świeczki woskowe, też dedykowane do laku. Wtedy odpalamy sobie tutaj tego knocika, czekamy, aż się chwilkę rozgrzeje, kapiemy, tak jak to na starych filmach wyglądało, kapiemy na miejsce, w którym chcemy odbić naszą pieczęć i jak już nakapiemy kółeczko, kupeczkę jakąś większą tego wosku, to kładziemy stempel, chwilkę przytrzymujemy, zabieramy i mamy pięknie odbity stempel. My się dzisiaj skupimy na tym pistolecie. Sama go będę pierwszy raz używała razem z Wami, także taka próba generalna. Jeśli chodzi o założenie tego pierścienia, widzicie, on się nam tutaj nijak nie zmieści. Żeby on się nie ruszał, to tutaj tylko musicie uważać, bo odkręca się albo cały pierścień, widzicie, albo tutaj, o, przepraszam Was, właśnie w ten sposób się odkręca, ale o, można odkręcić główkę, przykręcamy ją z powrotem, albo właśnie tak jak to zrobiłam, odkręca się ten pierścień, tą taką obrączkę, kładziemy tutaj stempel, zastanawiam się, który pierwszy, może zróbmy obrączki i przykręcamy tą obrączkę właśnie i stempel nam się nie rusza, o. Proszę bardzo, piękny. Dobrze, ja podłączam pistolet do prądu. Poczekamy chwilę, aż się zagrzeje. A w międzyczasie opowiem Wam, co będziemy robili. Jako, że teraz jest sezon ślubny, komunijny, no, wiele osób zamawia zaproszenia, bądź winietki czy zawieszki na wino, ale wiele też osób chce zrobić zaproszenia samemu. Spersonalizowane, takie jakie się im podobają. I ja dzisiaj Was zachęcam do właśnie zrobienia swoich własnych zaproszeń, winietek oraz zawieszek na alkohol.
Ja mam tutaj przygotowane już wszystko podocinane. Oczywiście zrobimy sobie też kopertę do tego zaproszenia. Ja już sobie podocinałam. Tutaj wymyśliłam sobie fikcyjne imiona, nazwiska, jakieś fikcyjne miejsca, daty, także tutaj nie sugerujcie się tymi danymi. To jest wszystko fikcyjne. Jak widzicie, mam wycięte z papieru kraftowego. Tutaj mam 15 na 10. Biała kartka jest o pół centymetra mniejsza, czyli 9,5 na 14,5 cm. A kalkę, na której wydrukowałam, bo to jest wydruk na drukarce atramentowej, kalka jest też 15 na 10, czyli tak jak nasza kraftowa baza. Tak samo tutaj mamy zawieszkę na wino oraz naszą winietkę. I co jeszcze? Będzie nam potrzebny dziurkacz do zawieszki na wino. I chyba tyle. Jak widzicie, to będą bardzo proste winietki. Aha, jeszcze będzie nam sznurek potrzebny. Zwykły jutowy sznurek. Dobrze. Zacznijmy od sklejenia tego. I teraz tak, ja bym chciała, żeby to było przyklejone tylko tutaj w tym rogu, żeby tutaj właśnie sobie swobodnie latała ta kalka. To możemy przykleić w całości, więc tutaj klej nam się rozgrzewa, to chwilę potrwa, nim on się rozgrzeje, ten klej, przepraszam, wosk, a w międzyczasie ja sobie przykleję białą bazę. Tutaj, tak jak mówiłam, będę chciała tylko w jednym miejscu, więc daję kropkę kleju. Można oczywiście też przykleić na taśmę dwustronnie klejącą. Ja to zrobię na klej tym razem, ale taśma, możecie też, jeśli macie nitownicę, złapać tutaj nitem, chociaż tutaj już wtedy nam sznureczek nie będzie tak ładnie pasował. Dobrze, i to zostawiamy na chwilkę do wyschnięcia. Tutaj się chwilkę zastanówmy. Tu będzie sznureczek, który będzie nam szedł tak. No tutaj będziemy robili dwie dziurki, więc tutaj możemy dać w dwóch miejscach. Oraz winietka. Też się zastanawiam, jak to zrobimy, żeby było dobrze. Winietkę dajmy tutaj paseczek. Meczek jest przezroczysty, on wyschnie, później nie będzie go widać. Dobrze, zobaczmy, jak nasz rozgrzewa się. Jest ciepły. Na razie mogę dotknąć. Oczywiście dotykajcie powoli. Ja jeszcze mogę dotknąć, także jeszcze, bo to jest właśnie wolno rozgrzewający się pistolet. I co ja teraz tutaj mówiłam, że tutaj przywiążemy sobie sznureczek, tak? Za chwilę tutaj damy lak, niech się rozpuści. Będzie to bardzo fajnie, bardzo ciekawie wyglądało. Jeśli chodzi o zawieszkę, to zrobimy sobie dwie dziurki. Obok miejsca, w którym sklejaliśmy, żeby nie było w tym samym miejscu, tylko obok i nawet troszeczkę wyżej. Jedna i druga. I tutaj potrzebujemy sznureczek, który przewiążemy w ten sposób. Tutaj i tutaj. Już widzę, że jest za długi.
I teraz tak, weźcie sobie butelkę, przymierzcie sobie jak chcecie, żeby ona wisiała, powiedzmy na taką odległość. I tutaj można związać. Też zawiążmy. Oczywiście możecie wydrukować bardziej z boku. No i przede wszystkim wydrukujcie większymi literami, bo ja tutaj zapomniałam powiększyć czcionkę, ale jako, że to jest winietka taka pokazowa z fikcyjnymi danymi, to już się tym nie przejmowałam i zostawiłam tak, jak jest z tą małą czcionką. Ale wydrukujcie większą, żeby oczywiście ludziom było łatwiej się odnaleźć na swoich miejscach. Winietkę przełożyłam tutaj przez tą stronę, żeby nam się tutaj spokojnie, bez problemu otwierała, zamykała. Teraz troszeczkę zmniejszę ten sznureczek, żeby pasował do wielkości winietki. Sprawdźmy na kartce, czy się rozgrzało. Naciskamy. O, rozgrzało się super. Dobrze, więc zacznijmy od zaproszenia. Mamy zamontowany stempel. Lejemy, naciskamy i lejemy dużo, dużo wosku. Widzicie, tutaj nie chcę popychać, więc muszę sobie wziąć, włożyć laskę do kleju, która mi delikatnie popchnie wosk. Jeśli będziecie robili w hurtowych ilościach, to kupcie sobie większą ilość i przykładamy mocno stempel i przytrzymujemy dłuższą chwilę. Żeby nam ładnie związało, żeby nam ładnie wyszedł wzorek. Jeśli byście robili na prostej kartce, nie na sznureczku, to nie trzeba tak mocno przyciskać, ja teraz dość mocno przyciskam, tylko po prostu wystarczy postawić delikatnie w ten sposób stempelek i on sam zrobi robotę. Dobrze, próbujemy. O, super. Tylko dość małe, oczywiście za którymś razem nam wyjdzie. Próbujemy, to są nasze próby. I tutaj tak samo, tylko tak, tutaj zrobimy obrączki, tak, tutaj też zróbmy obrączki. Damy tym razem bardziej na sznureczek, może go sobie jeszcze ułożę, bardziej na sznureczek i więcej tego preparatu, tego wosku. O, teraz powinno wyjść super, bo dałam dość dużo. O, tu mi nawet wyszło bokiem. Ale wiecie, to o to chodzi w handmade, że raz wam wyjdzie tak, raz wam wyjdzie inaczej, raz więcej, raz mniej. To tak jak właśnie królowie przy pieczęciach, prawda? Nie zawsze ta pieczęć wychodziła w 100% okrągła, idealna. Pięknie jest, jak nam tak wyjdzie. O, super, tu już wyszła lepsza. I teraz może zmienimy sobie na te aniołki. Przekręcamy i aniołeczek. I tu nalejmy tu bardziej na sznureczek. Wtedy dałam za dużo. Wiecie, to też
Ucieka mi. To też kwestia wyczucia i stempla, i wosku, i pistoletu. Widzicie, już teraz jest trzeci raz i za trzecim razem mi wyjdzie lepiej. Także wy też się nie zrażajcie. Próbujcie, ćwiczcie, kupcie sobie zapas laku. Oczywiście nie musicie robić zaproszeń, kartek czy winietek czy zawieszek, tak jak ja. Możecie zrobić też kartkę ślubną i taki lak, o, do góry nogami, i taki lak dać jako, wiecie, jako ozdoba kartki na przykład. Poczekamy, aż to troszeczkę wystygnie. W międzyczasie jeszcze chciałam wam pokazać, jak zrobić kopertę na to zaproszenie, właśnie też z pergaminu. Bierzemy naszą niezawodną tablicę, o której wam mówiłam w poprzednich filmach. Ja już tutaj sobie wybrałam rozmiar 8,14 cala na 8,14 cala. To będzie taka koperta 4 na 6 cali. I widzę, że musimy zbigować na 3,38 cala. Raz, dwa, trzy. 3,38 cala. Robimy ciach. Raz, dwa, trzy. I znowu przyjeżdżam. Uważajcie, żeby wam nie uciekło. I teraz tą linię przykładamy tutaj do tego skora. Powiem wam, że ja takie kopertki robiłam na Happy Maila dla mojej dobrej przyjaciółki. Także jak widzicie, to nie jest tylko do wykorzystania w przypadku naszych ślubnych zaproszeń czy kartek. Możemy w to włożyć również kartkę ślubną z życzeniami, ale możemy wykorzystać jako przemiłego Happy Maila. Bardzo sympatycznie się otwiera właśnie taką kopertę, która będzie zalakowana. Oczywiście kopertę można skleić taśmą klejącą bądź magiciem. Ja skleję magiciem, bo mam pod ręką. W międzyczasie, jak magic będzie sechł, to my dokończymy nasze pieczęcie. O, widzicie, jak magica rozsmarujemy, on później wyschnie na przezroczysto i nie będzie taki widoczny. A jak będzie delikatnie widoczny, to też nic się nie stanie. Wiadomo, że to jest właśnie koperta ręcznie robiona. A my wróćmy tutaj do naszych pieczęci i spróbujmy zabarwić je na srebrno. Zdejmujemy taką osłonkę i delikatnie nie rysujemy, tylko tak ciapiemy. Możemy też delikatnie, ale to naprawdę z wyczuciem, bo widzicie, o, można zamazać i naszego aniołeczka. Jak dla mnie lepiej jest właśnie ciapać. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ślicznie. A jeszcze czerwony wosk i na przykład tutaj złote. Pięknie to wygląda. A ciekawe, jak złote na złotym. O, też można, patrzcie, podkoloryzować lekko nasze pieczęcie. Super sprawa. Jestem zachwycona. A tak jak mówię, robię to z wami pierwszy raz, tą próbę. Jeśli chodzi o lak, używałam oczywiście tych świeczuszek. Też byłam bardzo zadowolona. A tutaj z wami pierwszy raz używam tych produktów i naprawdę wygląda to świetnie. Dobrze, i teraz tak, musimy poczekać sekundkę, aż nam to wyschnie. Tak, chwilkę to musi wyschnąć. Poczekamy sekundeczkę. Dobrze, gdy nam lak już wysechł, wiadomo, winietka stoi na stole,
zawieszka wisi na winku. Oczywiście możecie tutaj na przykład zrobić ten napis troszeczkę niżej, wyżej tą zawieszkę. Możecie też ją inaczej skonstruować, tak jak Wam się podoba. I wkładamy zaproszenie w kopertę. No i zamykamy kopertę. Znowu tym razem sobie ustawmy aniołka. Ma być tak, więc już go sobie ustawię tutaj w ten sposób. No i oj, klej się tutaj wylewa. No i robimy tutaj na środku kropeczkę. Nie za dużą. Odstawiamy. I puszczamy aniołka. Delikatnie przytrzymujemy. Można było dać troszeczkę więcej wosku, widzę teraz, ale kopertka się zamknie. Jeszcze chwila, bo jeszcze się nie chce oderwać. Co myślicie o tego typu ozdobach? Bardzo fajne, prawda? O, super. I tutaj znowu pokolorujemy na srebrno. Pięknie to wygląda. Ja pewnie do zdjęcia Wam jeszcze tą kopertę rozpieczętuję i zrobię kolejną, nie zrobię. Dobrze, i co myślicie o takim zestawie? Odłączę tutaj klej, przepraszam, jestem przyzwyczajona, wosk, pistolet na wosk. Widzicie? Chwilka roboty. Pierwszy raz mi wyszedł króciutki film. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu praca z woskiem. Tak jak mówię, ten nie jest trudny. Podpalamy go zapałką i też czekamy, aż nam troszeczkę nakapie. I na tej samej zasadzie. Ale pistolet, jeśli robicie jakąś większą ilość lub jeśli lubicie tego typu ozdoby, a one są coraz bardziej modne, jeśli chodzi o scrapbooking, to myślę, że warto zainwestować w coś takiego, w różne kolory lasek do kleju i próbować bawić się naprawdę na różnych kartkach. Będzie to pięknie wyglądało. Dobrze, ja się dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki instruktaż. Mam nadzieję, że podoba Wam się propozycja, którą Wam tutaj szybciutko zaproponowałam. I co, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.